zniuansować, ale religia dla wielu ludzi jest motywacją do życia, do działania, więc nie zawsze jest tak, że ona jest zrzuceniem odpowiedzialności. Także ta teza Dąbrowicza jest prawdopodobnie słuszna, gdy patrzył tutaj na te zielone moim pole. Zdaniem ona jest słuszna w stosunku do polskiego katolicyzmu, do katolicyzmu w ogóle, czy jak Tomek twierdzi, do postawy religijnej, do wiary. Katolicyzmu tutaj w naszym teraz epoce. Katolicyzm w pewnych epokach był bardzo kulturotwórczy w średniowieczu. Nie było protestantyzmu. Nie było ukryty. Powiedz miał inną funkcję, więc to trudno jest zrekonstruować takie bardzo dalekie kultury, więc jak to funkcjonowało w sensie instytucji społecznych i kulturotwórczych, ale niemniej jednak po prostu nie ma tak jednoznacznych i prostych obrazów, wydaje mi się. Proszę Państwa, będziemy zmierzać już ku końcowi naszej rozmowy w tym gronie. Ja na koniec zamierzałem rozmówców zapytać poza autorem książki, co było dla nich najważniejsze w tej książce, ale właściwie już takie odpowiedzi żeśmy dostali, więc pominę to pytanie. I na koniec pozwolę sobie na pewien komentarz, by tak powiedzieć, z boku. Otóż kiedy wydawnictwo WAB zaproponowało mi prowadzenie dyskusji czy debaty wokół książki Stanisława Obirka, ochoczo przyjąłem to zaproszenie, zważywszy również, że pozostałych uczestników też znam i niejedną rozmowę żeśmy przeprowadzili. Ale miałem potem pewne zastrzeżenia, bo kiedy, oczywiście jeżeli jest to prezentacja książki, to dość jednorodna dyskusja, jednorodna w tym sensie, że rozmawiamy w gronie ludzi, którzy najogólniej mówiąc są bardzo krytycznie nastawieni do Kościoła katolickiego. Więc jeśli chodzi o prezentację książki, w której taka postawa pobrzmiewa, jest to zupełnie na miejscu. Natomiast muszę Państwu wyznać, że odezwało się tutaj moje sumienie byłego dziennikarza BBC, bowiem tam prawie 20 lat przepracowałem i gdybym ja dyskusję taką przeprowadził przed mikrofonem, miałbym krechę zawodową. Miałbym krechę zawodową, bo mi by powiedziano, no dobrze, trzeba było zaprosić jeszcze jakiegoś katolika, który by miał do katolicyzmu stosunek pozytywny. Oczywiście nie myślę tutaj o takich katolikach, którzy przychodzili na spotkanie ze Staszkiem i gromy na niego ciskali za to, że zdradził, że Bóg wie nieco zrobił. Nie, myślę o ludziach rozumnych, roztropnych, którzy by mieli jakieś sensowne argumenty kontra. Więc tego mi trochę zabrakło, ale powiadam, z punktu widzenia debaty, która by była po prostu debatą publiczną, zwłaszcza w radiu publicznym, tak mnie przez 20 lat uczą. Tyle komentarz mój bardzo z boku i teraz chciałbym Państwu oddać głos, więc poproszę o jakieś pytania do autora czy innych rozmówców siedzących po mojej prawej i lewej stronie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To może Pani zechce mikrofon wziąć, bo tu mamy takie. Alina Molisa. To wszystko bardzo świetnie brzmiało, co Panowie mówili, tylko takie mam pytanie dość fundamentalne i leninowskie. Co robić? Obaj Panowie patrzyliście od środka i teraz z zewnątrz instytucji kościelnej. Pytanie o miejsce na nową narrację to jest pytanie o to, czy ta narracja ma szansę zaistnienia wyłącznie poza instytucją, czy nie ma żadnych szans na to, żeby ona w tym polskim, specyficznym katolicyzmie w jakikolwiek sposób została dostrzeżona. I wreszcie, dlaczego powiedziałam, że leninowskie pytanie, bo polski katolik jest bezradny wobec narzucanej mu wersji katolicyzmu, skoro jest wewnątrz instytucji, to tak naprawdę nie ma z kim rozmawiać. Ale wobec tego musi wyjść poza instytucję, co już powoduje kompletne jego rozdarcie i myślę, że tutaj, jeśli chodzi o taki rzadki, przyznam, bardzo rzadki typ katolika myślącego, to długo miejsca w tej polskiej instytucji Kościoła mnie zagrzeje. I tu bym prosiła o komentarz. Może po kolei? Katolik myślący. Ja tylko króciutko.
W Polsce sytuacja dąży do takiej jak w krajach katolickich, to znaczy nie, religia nie będzie pełniła funkcji takiej jak w protestantyzmie kulturotwórczej, dąży do takiej bardzo drastycznej konfrontacji, jak to było kiedyś we Francji, jak jest w Hiszpanii, konfrontacji takiej kulturowej. Znaczy katolicyzm i bardzo silna antyklerykalna opozycja, z tego żadnej pożytku z tego nie będzie. No to jest rzeczywiście fundamentalne pytanie, co dzielać. No Lenin zrobił rewolucję, więc pamiętam dość krwawą. Pani Beata Stasińska może też pamięta, jak myśmy po podobnym spotkaniu poprzed Bogiem w Tyjarze wychodzili, to Sławek Sierakowski mówi: słuchaj, teraz jak powiesz za mną, to ci ludzie pójdą za tobą. Więc ja pijąc piwo mówię: nie, nie, ja jednak nie mam powołania na rewolucjonistę. Więc chyba czas nie jest na rewolucję. Ja myślę, że czas jest na nieagresywną alternatywę. I taką nieagresywną alternatywę jest nieuczestniczenie w tej celebracji po prostu bezkrytycznej. Niestety media tak zwane publiczne są niepubliczne, są kościelne. I to jest problem duży po prostu. Tak zwane media niezależne płacą trybut wobec tego katolicyzmu. Nie czuję się ofiarą, broń Boże, ale uważam, że niechęć do podjęcia narracji czy propozycji, którą Bartoś od lat proponuje, czy Tomasz Polak, czy ja, no po prostu jest przykładem braku popytu medialnego albo zwyczajnego konformizmu, więc nie wiem. Myślę, że osobiście mogę powiedzieć tak. Jest możliwość stworzenia grupy przyjaciół, z którymi mamy podobne idee. Ja się nie czuję, że tak powiem, skazany na jakiś ostracyzm. Natomiast mam poczucie, że jest to propozycja elitarna, propozycja dla niewielu, dla nielicznych i jej możliwość przebicia się jest związana ze zmęczeniem mainstreamowej propozycji katolickiej. Także cichą nadzieję mam, że Kościół się udławi bogactwem, które dostał od demokratycznej Polski, że skandale będą się pogłębiać i że ludzie się zmęczą i powiedzą dość. Czyli im gorzej, tym lepiej. Jak klasyczny rewolucjonista. Pecca fortiter, że zacytuję Lutra, i Kościół to robi. To znaczy grzeszy na potęgę i miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. To znaczy, że